Biblia mówi, że imię Jezus jest ponad wszelkim imieniem i że na imię Jezus zegnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Biblia również mówi, że kogo Jezus wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. I może zastanawiacie się, czemu mówimy o takich skrytych rzeczach ze swojego życia. Nie wstydzimy się, dlatego że prawdziwie zostaliśmy uwolnieni przez Jezusa Chrystusa. Narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha i jesteśmy w Królestwie Bożym. Chcę wam powiedzieć, ja nie wiedziałam, że Jezus jest prawdziwym życiem. Nie było w moim życiu osoby, która by mi świadczyła o Jezusie. Nie było w moim życiu osoby, która by mi powiedziała, że jest prawdziwy Bóg, że jest prawdziwe życie, że nie musisz skończyć tak życia, jak twoja mama na przykład i twój tata, tak? Ja pochodzę z rodziny alkoholowej. I wiecie co, w wieku 16 lat wpakowałam się w niezłe kłopoty. Postanowiłam, że zamieszkam z człowiekiem, który w niedługim czasie okazał się strasznym bandytą. Po niedługim czasie okazało się, że jest strasznym gangsterem. Chciał mnie zabić. Moje życie zostało zdruzgotane i po prostu zepsute. Byłam załamana i myślałam, że już nie ma dla mnie żadnego ratunku. Myślałam, że już nikt nie może mi pomóc. Nie wiedziałam z kim, do kogo mam w ogóle iść ze swoim problemem, ponieważ w mieście, w którym mieszkałam, skorumpowana była cała policja i nie było w moim życiu żadnej deski ratunku. Ale wiecie co? Mój obecny mąż, który tutaj składał świadectwo, poszedł siedzieć do więzienia i tam narodził się na nowo. I kiedy wyszedł z tego więzienia i powiedział mi, że spotkał Jezusa, że narodził się na nowo, że zostały mu przebaczone grzechy i że prosi mnie o przebaczenie, to była to dla mnie straszna abstrakcja. Ja byłam tak zwanym sprawiedliwym człowiekiem, który nigdy w życiu nie zrobił nic złego. Fizycznie, w sercu swoim tak, ale fizycznie nigdy nie zrobiłam nic złego. Natomiast patrzyłam na człowieka, który realnie spotkał w swoim życiu Jezusa i zobaczyłam ogromną różnicę między nim a mną. On żył, a ja nie. A ja, choć myślałam, że żyję, to naprawdę byłam martwa. I wiecie co? On żył tak, jak mówił. Modlił się o wszystko. Prosił Boga o wszystko. I ja zobaczyłam, że ja nie mam tego czegoś, co ma on, choć wydawało mi się, że jestem człowiekiem wierzącym. I on mnie zachęcił, żebym zaczęła czytać Biblię. I ja zaczęłam czytać Biblię i w Biblii jest napisane, jeśli kobieta pożądliwie spojrzy na innego mężczyznę, winna jest grzechu cudzołóstwa. I ja tak zostałam przekonana o grzechu, bo Biblia też mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I może tobie się wydaje, że jesteś tak sprawiedliwy, że zasługujesz na zbawienie. Ale Biblia mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Bóg daje nam zbawienie przez Jezusa Chrystusa. On posłał na świat swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. I wiecie co? Ja z głębi swojego serca zawołałam: Jezu, przyjdź do mojego życia i zmień moje życie. I chcę wam powiedzieć, że On mi dał nowe życie i nowe serce. I ten człowiek, który uczynił mi tyle krzywdy w moim życiu, był największym winowajcą w moim życiu. I Bóg przeprowadził mnie przez przebaczenie temu człowiekowi, ponieważ powiedział do mnie tak: modlisz się modlitwą pańską, Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść wszystkie grzechy swojemu mężowi. Dzisiaj jestem szczęśliwą żoną i szczęśliwą mamą i chcę ci powiedzieć, że jeśli będziesz miał takie pragnienie, zawołaj do Jezusa, On przyjdzie do twojego życia, napełni cię swoim świętym duchem i będziesz wiódł życie zwycięskie. Amen. Amen. Brawo.